Kończyna górna składa się z obręczy barkowej wraz z łopatką oraz części wolnej, złożonej z ramienia, przedramienia oraz ręki. Większość przyczyn pojawienia się bólu w obrębie kończyny górnej jest związana z ograniczeniami ruchomości w wyniku przykurczy mięśniowych lub brakiem elastyczności mięśniowo-powięziowej. Wcześniejsze materiały dotyczące autoterapii skupiały się na poprawieniu elastyczności oraz długości mięśniowej całego ciała. Dziś opowiemy kilka słów o aktywacji górnej części ciała i podstawowych wzorcach ruchowych. W ćwiczeniu, jakim jest pompka, kształtujemy wzorzec ruchowy pchania dla kończyny górnej. Istotne jest odpowiednie utrzymanie linii prostej zawartej między głową, barkami oraz kończynami dolnymi. W ćwiczeniu nie zapomnij napiąć mięśnie brzucha. Odpowiednio ustawiona łopatka na klatce piersiowej warunkuje prawidłowe funkcjonowanie stawu ramiennego. Aby prawidłowo ustawić łopatkę, należy wykonać ruch retrakcji oraz depresji, czyli cofnięcia do tyłu barku i obniżenia go w dół. W tym ćwiczeniu poprzez przyklejony do ściany kręgosłup wpływamy na prawidłowe ukształtowanie krzywizny piersiowego odcinka kręgosłupa, od którego należałoby zacząć w rehabilitacji kończyny górnej. Pierścień rotatorów to zespół mięśni przyczepiających się do głowy kości ramiennej. Jego głównym zadaniem jest wzmocnienie stawu ramiennego oraz centralizowanie głowy kości ramiennej, czyli odpowiednie upakowanie głowy w panewce stawu ramiennego. Ćwiczenie rotatorów zewnętrznych przy ustabilizowanej łopatce jest jednym z ćwiczeń profilaktycznych przed urazami kompleksu barkowego. Materiał zawarty w tym filmiku wyjaśnia, w jaki sposób bezpiecznie ćwiczyć górną część ciała do tego, aby utrzymać sprawność oraz dobre samopoczucie. Kompleks barkowy jest trudny w rehabilitacji, ponieważ w diagnostyce wymaga uwzględnienia wielu elementów całej kończyny górnej. Gdyby materiał, który przedstawiliśmy, nasunął kilka pytań, zostaw je w komentarzu lub bezpośrednio skontaktuj się telefonicznie.